Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniać oto w tej starej kosiarce łożyska. Jest tutaj już ogromny luz. Także czas najwyższy, żeby coś zrobić jeszcze w tym starym róbciu. Wybaczcie mi mały brak delikatności. Tak sięgamy dekiel, to jest mój sposób. Odkręcamy teraz śrubę mocującą koło. Odkręcone. Kółko mamy na wierzchu. No i tak to wygląda. Było widać? Luz ogromny. Pokażę jeszcze raz. Teraz szybki demontaż łożysk. Pokażę to już na stole. Teraz szybki demontaż łożysk. Ja robię to tak. Słuchajcie, ładnie grzechoczą. Teraz czas oczyścić koło. Koło już jest oczyszczone. Zgrubnie. Nie będę się z tym bawił. Tak wystarczy. Ta kosiarka i tak już zapewne długo nie pochodzi. Mam już nowe łożyska. I teraz tak. Nowe łożyska są całkowicie suche, więc trzeba mieć na uwadze to, żeby nasmarować. Próbowałem na różne sposoby i jest bardzo ciężko. Jedynie na co już ostatecznie, to co mi ostatecznie przyszło do głowy, to żeby smarować te łożyska za pomocą igły i strzykawki. Innego pomysłu na to nie ma. Tym sposobem między każdą kulkę wtłoczę odrobinę smaru. Przydałaby się większa igła, odrobinę grubsza, która by miała większą wydajność. No ale mam jaką mam. Jedno łożysko nasmarujemy razem. Resztę już nasmaruję sobie sam. Bez was, drodzy widzowie. Ale chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak ja to robię. No w tym momencie lepszego pomysłu no to nie mam. Jeszcze tutaj. Piśniemy resztę do końca. I zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. OK, zobaczmy. No wydaje mi się, że tyle smaru wystarczy. Nawet ładnie wyszedł już. No mi zostało jeszcze tych łożysk kilka. Także do zobaczenia za chwilę. Na razie dwa łożyska nasmarowałem. Wymaga to niestety tym sposobem cierpliwości. Ale zwróćcie uwagę na to, że efekt jest taki, że smar wtłuszony tutaj i po kilku obrotach wyszedł nawet na drugą stronę. Teraz zamontujemy te łożyska w kole. Wygląda to dokładnie tak. Łożysko zainstalowane. Łożysko zainstalowane. Idziemy zamocować koło do kosiarki. To jest tak. Robimy już drugie koło, ponieważ przy tamtym nie włączyło mi się nagrywanie. Teraz tak. Koło. Sprawdzamy, czy łożyska są właściwie osadzone.
Tutaj już mamy oczyszczoną oś wraz tutaj z osłoną. Wsuwamy koło z łożyskami. O, chyba będzie dobrze. Tamta strona wyszła nieźle. Dokręcamy. Tak wystarczy. I elegancko. Nie ma luzu. Zakładamy kołpak. Efekt jest jak najbardziej zadowalający. Teraz, drodzy widzowie, pamiętajcie o tych łożyskach, aby je smarować. Ponieważ są one suche i uważam, że powinny być nasmarowane przed montażem. Teraz zobaczymy, jak jedziemy tą szafką z Koska. No pięknie, jest elegancko. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. A ja robię teraz przód. A teraz bonus dla wytrwałych. Spróbujemy odpalić starego niedźwiedzia po zimie. Stary niedźwiedź jest głodny, dlatego tyle wciśnięć może mu wystarczy. Gaz na maksa. Próbujemy. Jak widzimy, niedźwiedź chce żyć i był głodny. Przepalił te 15 wciśnięć bez najmniejszego problemu. Teraz dodatkowa informacja, króciutka. Chciałbym wam pokazać dla tych, co myją takie kosiarki myjką ciśnieniową. Zobaczcie. Te łożyska. To jest podkładka z tamtej strony, ponieważ oś już jest wytarta. Te łożyska są niczym nieosunięte. Myjąc okolice kół myjką ciśnieniową, pychamy brud i wodę do łożysk, tutaj w tym miejscu. Także nie polecam. Cześć!